Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paweł Andrzejewski, reprezentuję CC Group i mam przyjemność powitać wszystkich na kolejnym spotkaniu w ramach GPW Innovation Day z prezesem zarządu spółki Scanway. Spółka Scanway nie jest jeszcze notowana na rynku publicznym, wzbudza już bardzo duże zainteresowanie wśród inwestorów. W tej chwili jest w procesie przekształcenia ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną i liczymy na to, że w przeciągu roku stanie się już spółką publiczną. Spółka dostarcza wysokiej jakości instrumenty optyczne wykorzystywane zarówno w kosmosie, jak i w przemyśle. Panowie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Zachęcam do śledzenia ich na przykład na LinkedInie czy też na Facebooku. 10 grudnia, o czym Jędrzej pewnie powie na końcu prezentacji, odbędzie się premiera misji kosmicznej, na którą wszystkich zapraszamy. Ta premiera też będzie potem może nie relacjonowana na żywo, no ale będą informacje o niej też dostępne w mediach. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich na spotkanie z prezesem zarządu Scanway, Jędrzejem Kowalewskim. Oddaję tobie głos. Dziękuję, Pawle. Bardzo mi miło. Tak jak Paweł wprowadził, mam tą przyjemność prowadzenia firmy Scanway. Jestem jej założycielem. Jakby w tej chwili wprowadzam ją w zupełnie nowy etap działalności. A czym się zajmujemy? Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązaniami optycznymi dla dwóch specyficznych dosyć dziedzin, o czym za chwilę opowiem. To, co warto o nas przede wszystkim wiedzieć, no to jesteśmy pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą instrumentów hiperspektralnych, które mogą służyć w przemyśle i również w przemyśle kosmicznym, w przemyśle naziemnym i w przemyśle kosmicznym. Co to są instrumenty hiperspektralne, to za chwilę Państwu opowiem, ponieważ wiem, że ten termin nie jest do końca powszechny, natomiast nie da się znaleźć lepszego określenia na to, co robimy. Nasze oprogramowanie i urządzenia pracowały już w kosmosie, także to też nie jest tak, że jesteśmy tylko kosmicznymi, tak zwanymi wannabes, tylko jesteśmy faktycznie ludźmi, którzy wiedzą, jak w tym sektorze kosmicznym działać. Realizujemy w tej chwili zlecenia, mamy zlecenia na kilka misji kosmicznych. W sumie nasze instrumenty w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na pokładzie 4 satelitów, więc tak wygląda nasza najbliższa przyszłość. Potrafimy też ten kosmos sprowadzić na Ziemię, to znaczy nasze rozwiązania, które widzimy, że mają zastosowanie w kosmosie, sprowadzamy na Ziemię i znajdujemy dla nich zastosowanie w segmencie naziemnym, czyli w fabrykach, na różnych liniach technologicznych, wszędzie tam, gdzie nasi klienci mówią, że przydałoby się pewne rozwiązanie, ale tego rozwiązania nie ma. Widzimy natomiast, że takie rozwiązanie jest natomiast w najbardziej rozwiniętym sektorze technologii, czyli w technologiach kosmicznych. Jeśli chodzi o nasz biznes, to rozwinęliśmy w sumie 2 biznesy, które są cały czas pod jednym logiem, pod jedną firmą, to jest właśnie segment naziemny, czyli rozwiązania dla fabryk, i segment kosmiczny, czyli rozwiązania dla kosmosu. W pierwszym kwartale 2021 osiągnęliśmy break-even i w zasadzie, jeśli chodzi o naszą działkę naziemną, to tak na dobrą sprawę ona generuje już dodatnie marże. Backlog w tej chwili jest jakby na poziomie ponad 5 milionów złotych, pipeline na poziomie 30 milionów złotych, ale o tym jeszcze opowiem później. Jeśli chodzi o zespół, to ja już się troszeczkę przedstawiłem. Dodam tylko, że jestem specjalistą z zakresu optomechatroniki i systemów wizyjnych, z tego się generalnie wywodzę. Brałem udział w szeregu misji kosmicznych, takich jak również, w których również brał udział Mikołaj oraz Michał, którzy ze mną są razem w zarządzie. Mikołaj pełni funkcję COO, jest odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój gałęzi kosmicznej. Jest to również inżynier. Z kolei Michał jest CTO, pomaga nam przede wszystkim rozwinąć R&D i gałąź przemysłową, jeśli chodzi o nasz biznes. Jest również inżynierem. Warto dodać, że do naszego zespołu zarządowego wkrótce będzie dołączał też nowy dyrektor, który w tej chwili jest na razie u nas dyrektorem sprzedaży. To jest osoba, która pełni opiekę w szczególności nad
sprzedażą w segmencie naziemnym. Jeśli chodzi o obserwacje spektralne, bo o tym już zacząłem dwa slajdy temu, że są tak zwane kamery hiperspektralne, to wymaga to takiego lekkiego wyjaśnienia, natomiast nie będę wchodził za głęboko. Gdybyśmy prześledzili rozwój kamer jakiegokolwiek typu, czyli kamer na przykład kinematograficznych, czy kamer amatorskich, no to można zauważyć jedną prostą tendencję. Zwiększamy cały czas liczbę kolorów, które te kamery mogą rejestrować. To nie chodzi o to, że one potrafią rejestrować coraz szersze spektrum światła, czy na przykład wchodzić w jakieś zakresy, które nie są widoczne dla gołym okiem. Oczywiście też takie kamery są, natomiast to, co jest szczególnie w tej chwili rozwijane, to jest liczba kanałów, w których kamera może robić zdjęcia. Na początku kamery były czarno-białe, mogły robić tylko zdjęcia, filmy w jednym kanale, był to po prostu kanał zbierający całe światło z całego zakresu od koloru niebieskiego aż po czerwony. Potem wprowadzono kamery kolorowe, trójkolorowe w zasadzie, czyli kamery, które rejestrują osobno kanał niebieski, osobno kanał zielony i osobno kanał czerwony. I te kamery są najszerzej stosowane na całej planecie w tej chwili. Myślę, że każdy z nas ma kilka takich kamer w swoim posiadaniu, więc no jest tego całkiem sporo. Jeśli chodzi o to, co w jakim kierunku w tej chwili jest tendencja rozwojowa, no to są kamery oczywiście hiperspektralne, czyli kamery, które rejestrują tych kolorów po prostu więcej niż trzy, nawet nie jest to, że to jest jeden kolor czy 10, tylko tych kolorów jest nawet kilkaset spektralnych kolorów, które po prostu są rejestrowane niezależnie i dzięki temu, właściwie pytanie, po co rejestrują tak dużo kolorów, rejestrują tych kolorów tak dużo właśnie dlatego, żeby móc ściągnąć, jakby zobrazować tak zwany odcisk palca substancji, na jaką patrzymy. Okazuje się, że zgodnie z badaniami, każda substancja na naszej planecie ma swój specyficzny kolor, znaczy ten kolor nie jest widoczny tylko w trzech kolorach, ale ten odcisk palca, ta sygnatura spektralna, o której też bardzo często mówimy, ona jest specyficzna po prostu dla różnej barwy i dopiero robiąc takie zdjęcie hiperspektralne możemy to odróżnić. I świetnie to widać na zdjęciu poniżej, które to jest właśnie zdjęciem ludzkiej dłoni, gdzie jest podkreślona sygnatura spektralna hemoglobiny, czyli no, głównego składnika ludzkiej krwi, która to właśnie jest uwidoczniona, dzięki czemu bardzo dobrze widzimy ludzkie żyły i tętnice na tej ręce. To jest bardzo ważne, żeby po prostu też zauważyć, że tą sygnaturę spektralną trzeba odpowiednio wcześniej zbadać i później wyciągnąć tylko informacje z tych kanałów spektralnych, które nas interesują. Ale dobrze, przejdźmy dalej. To wymagało wyjaśnienia, ponieważ będę o tym trochę mówił. Co my dostarczamy? My dostarczamy w tym całym łańcuchu wdrażania systemów hiperspektralnych, które obejmują optykę, elektronikę, oprogramowanie, przede wszystkim takie pięć kluczowych elementów, jakim jest projektowanie i integracja optyki, czyli my projektujemy specyficzną i kluczową optykę krzywizny zwierciadeł, krzywizny luster do kamer hiperspektralnych. My je integrujemy również ze sobą. Jeśli chodzi o elektronikę, to również projektujemy i integrujemy ze sobą całe obwody, płytki drukowane, całą elektronikę, która jest potrzebna do tego, żeby taka kamera mogła działać. Nie produkujemy komponentów, nie jesteśmy firmą z Tajwanu, nie mamy swojej fabryki komponentów półprzewodnikowych, natomiast potrafimy to oczywiście składać. Jeśli chodzi o oprogramowanie, no to tutaj oczywiście coś, co generuje największe marże, jest najczęściej jakby w obrębie najczęstszego zainteresowania wśród klientów, zwłaszcza w segmencie naziemnym, no to jest to architektura tego oprogramowania i implementacja. To, co docelowo oczywiście klientowi, co dla klienta jest wartością, to jest właśnie to jakby zastosowanie tych wszystkich składników, żeby spełnić jakąś określoną rolę, jakieś określone zdanie, jakąś określoną funkcjonalność. I po lewej stronie widzimy dwa przykłady tego, co kamery hiperspektralne mogą zrobić. Na górze widzimy mapę rolniczą, to jest jakieś pole uprawne. I na tym polu uprawnym interesuje nas, jaki jest poziom azotanów,
czyli tego, co określa, jak bardzo dobrze gleba jest nawożona. Czasami też jest zainteresowanie z tym, żeby zrobić mapę tego, jaki jest poziom wilgotności gleby. No właśnie też dla celów na przykład nawadniania takiego terenu. To jest szczególnie istotne na terenach, gdzie jest mało wody. I to świetnie widać na zdjęciu hiperspektralnym, na którym jest uwidoczniona właśnie w tym przypadku mapa tego, w jaki sposób jest ten teren nawożony. Poniżej mamy zdjęcie pestek, znaczy w zasadzie to pistacji, i mamy tam rozgraniczenie pomiędzy tym, co jest zidentyfikowane jako sygnatura spektralna samego orzecha, a co jest łupiną. Więc to też może zrobić kamera hiperspektralna, gdzie na pierwszy rzut oka mogłoby to być nieco trudne, a zwykła kamera też nie bardzo by sobie z tym poradziła. Dobrze, idźmy dalej. Jeśli chodzi o Scanway, to my w tym momencie działamy w dwóch obszarach. My generalnie wierzymy, że wszystko da się zmierzyć za pomocą światła, zwłaszcza jeśli chodzi o parametry jakościowe produktów, ale także jeśli chodzi o stan naszej planety. I dlatego też tworzymy te dwie linie biznesowe, w której z jednej strony patrzymy na świat globalnie, z drugiej strony bardzo lokalnie, i dwie różne gałęzie biznesowe, dwie różne grupy produktów pozwalają nam te rzeczy ocenić. O czym warto pamiętać? Są to dwie linie biznesowe, które posiadają wspólne IP i wspólny know-how, więc to też nie jest tak, że my zarządzamy, że wymaga to bardzo dużego skilla menedżerskiego, żeby móc ogarnąć dwa różne modele biznesowe. Przede wszystkim R&D w tych dwóch obszarach jest bardzo podobne. Omówię teraz po kolei nasze segmenty. Jeśli chodzi o segment Space, to my działamy jakby już mówiąc o tym globalnym, to mogę powiedzieć, że działamy w takich dwóch kluczowych potrzebach, dla dwóch kluczowych potrzeb sektora kosmicznego. Sektor kosmiczny potrzebuje instrumentów, urządzeń, rozwiązań, które pozwalają określić, w jaki sposób zmienia się nasza planeta, bo ona się cały czas zmienia. Tu już nie chodzi nawet o jakieś zmiany klimatyczne czy zmiany globalne, bo one oczywiście następują i one są dobrze badane. Natomiast chodzi o to, żeby precyzyjnie móc zmierzyć, czy na jakichś konkretnych terenach, na przykład uprawnych, czy leśnych, czy nawet pod kątem tematów obronnych, w jaki sposób zmienia się to, co widać z orbity, to co widać z lotu ptaka. Te zmiany są, okazuje się, bardzo dynamiczne na naszej planecie. Bardzo często nie są do sprawdzenia systemami naziemnymi, czyli nie do końca wszędzie możemy dotrzeć i codziennie robić zdjęcie jakiegoś fragmentu naszej planety, natomiast satelity to potrafią. Więc my dostarczamy zmysł wzroku, można powiedzieć teleskopy, kamery, które pozwalają te zmiany określić. I druga potrzeba, jaką też zauważyliśmy i bardzo często widzimy i weryfikujemy na bieżąco z naszymi klientami, to jest umiejętność nadzorowania stanu kluczowych i cennych elementów tej infrastruktury kosmicznej. Co to w skrócie znaczy? Chodzi o to, że sektor kosmiczny potrzebuje monitoring satelitów samych w sobie, czyli satelity ulegają awariom, satelity ulegają degradacji, satelity ulegają różnym zdarzeniom kosmicznym, takim jak na przykład zderzenie z fragmentami innych satelitów, czyli po prostu są uszkadzane i bardzo często nie wiadomo z jakich przyczyn. Mówi się, że nawet 20%, zgodnie z raportem Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, która prześledziła misje z ostatnich 20 lat, że nawet 20% misji, awarii kosmicznych jest niezdiagnozowanych do samego końca, czyli nigdy nie wiemy, co tak naprawdę się z tymi satelitami stało i to jest jakaś niewiadoma. Jeśli chodzi o dane obserwacyjne naszej planety, no to w tej chwili jest kilkanaście firm, które dostarczają komercyjnie zdjęcia naszej planety. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jakaś próżnia rynkowa i tam nikogo nie ma. Natomiast okazuje się, że potrzeby klientów w tym obszarze znacznie przewyższają podaż. I w ciągu następnych, najlepiej to odzwierciedla fakt, że w ciągu następnych 5 lat nawet 1100 satelitów do obserwacji Ziemi zostanie wystrzelonych i te 1100 satelitów będzie pełniło właśnie funkcję dostarczania zdjęć satelitarnych i z każdym rokiem, z każdym raportem, który śledzę, ta liczba jest zwiększana, czyli można powiedzieć, że coraz więcej satelitów będzie wysyłanych w kosmos, mówimy tutaj tylko i wyłącznie do obserwacji Ziemi. I my chcemy być częścią tego rosnącego rynku. A rynek rośnie, co widać chociażby na globalnych przychodach rynku kosmicznego.
To chociażby też widać w inwestycjach, jakie są poczyniane w ten rynek kosmiczny. Jeśli chodzi o najbliższe wystrzelenia tych satelitów, tak jak mówiłem, że 1200 to będą satelity obserwacji Ziemi, faktycznie jest tak, że w ogóle wszystkich satelitów, jakie zostaną wystrzelone w kosmos, jest ponad 2500 według najnowszych raportów, na przykład ze Spaceworksa, co oznacza, że tych satelitów będzie oczywiście dużo, ale do nich wszystkich trzeba zrobić instrumenty obserwacyjne i każdego innego typu, więc jest to no, po prostu dużo potencjalnych szans sprzedażowych dla każdego, kto robi satelity. Co, o czym warto pamiętać? Skończyła się już era satelitów, które są typowo publiczne i które jakby są obsługiwane tylko przez dostawców zatwierdzonych, certyfikowanych, ogólno też publicznych, tak? Czyli w sensie to nie jest tak, że tylko NASA i ESA robi satelity, jest po prostu masa podmiotów prywatnych, które te satelity dostarcza i akurat zgodnie z raportami ponad 85% satelitów, o których mówię, będzie finansowanych ze źródeł prywatnych. Co, o czym warto jeszcze pamiętać, to to, że koszt jednego dużego satelity to jest bardzo często koszt, który przekracza koszty wystrzelenia 25 małych satelitów, a zysk na tym, że mają te duże satelity dużą rozdzielczość zdjęć, jest niewielki, bo na przykład dla klientów końcowych bardziej istotną cechą jest to, żeby był częstszy czas rewizyty, czyli częstszy czas sprawdzenia tego samego fragmentu na naszej planecie, a nie tylko wysoka rozdzielczość. Także ten trend wysyłania większej ilości małych satelitów jest w tej chwili jak najbardziej widoczny. Ludzie również doceniają i firmy doceniają to, że więcej małych satelitów, nawet jeśli się na przykład zepsuje 5 z nich, to wciąż cała konstelacja, cała ta grupa satelitów jest sprawna. Ona utrzymuje tą sprawność i potrafi dowozić te obrazy. Jak wygląda ten rynek kosmiczny na przykładzie 2019 roku? 2019 rok był w sumie z dobrym screenshotem, można powiedzieć, tego rynku, ponieważ w 2020 z powodu różnych zawirowań, co już widzimy, że w 2021 trend z lat poprzednich się utrzyma i będzie raczej ten 20 takim chwilowym zaburzeniem. Ten 19 pokazał coś takiego. Cały rynek kosmiczny jest wart 271 miliardów dolarów, z czego satellite manufacturing to jest 12,5 miliarda dolarów, czyli 5% tego rynku. Gdybyśmy to jeszcze bardziej zbliżyli, to okazałoby się, że sam rynek obserwacji kosmicznych jest szacowany na poziomie 3,4 miliarda dolara, natomiast gdybyśmy to jeszcze zawęzili do samych ładunków optycznych i małych satelitów, to jest 1,5 miliarda dolarów. Warto zauważyć jedną ciekawą cechę tego rynku, że jeśli chodzi o to, co jest takie najbardziej spektakularne, czyli na przykład wystrzelenia satelitów, rakiety kosmiczne i tak dalej, to stanowi tylko 2% tego rynku, więc na przykład taki rynek z usług satelitarnych, czyli właśnie między innymi obserwacji Ziemi, również mówimy tutaj już o przetwarzaniu danych związanych z obserwacjami Ziemi, to są jakby prawdziwe drivery, prawdziwe czynniki kształtujące cenę tego rynku. To myślę, że warto o tym po prostu pamiętać. I teraz tak, ten rynek związany z obserwacjami optycznymi w małych satelitach jest podzielony na 15 kluczowych graczy. Zgodnie z tym potwierdzamy to też zawsze na każdych targach, na jakich mamy możliwość uczestnictwa, ponieważ jest sporo firm, które albo są ciężko googlowalne, albo są po prostu jeszcze małe i jeszcze o nich nikt nie słyszał, ale potwierdzamy, że faktycznie jest 15 kluczowych graczy, więc jest jakby wśród kogo się rozpychać. Wiemy, jakie są wady tych, znaczy w sensie może nie wady, ale przede wszystkim gdzie wśród tej konkurencji naszej jest nisza, w której możemy działać. Przede wszystkim naszym zdaniem każdy, kto potrafi robić instrumenty do małych satelitów, które są modularne, ale które też zapewniają wielofunkcyjność i zdolność do bycia takimi elementami związanymi z robotyką kosmiczną, to ten właśnie będzie mógł zwiększać swoją sprzedaż bardzo aktywnie w tym segmencie.
i my chcielibyśmy móc przejąć nie mniej niż 1% do 2025 roku, jeśli chodzi o segment ogólnie obserwacji małymi satelitami. Średnia marża w naszych produktach kosmicznych jest na poziomie nawet 40%, także to są produkty wysokomarżowe, na których po prostu można dobrze zarobić i zysk wtedy jest po prostu liczony w dużym procencie. Jeśli chodzi o nasze instrumenty w branży kosmicznej, no to są takie dwa główne obszary. My generalnie zajmujemy się optyką, która działa w instrumentach, które są inteligentne, wytrzymałe, zwinne i nadążają za tymi zmianami, które są w sektorze kosmicznym. I w związku z tym dla obserwacji planety mamy linię produktową MHRED, która jest linią głównie pod obserwację Ziemi i linię SHS, która jest linią głównie pod autodiagnostykę i sprawdzanie satelitów, czy one ze sobą dobrze działają. Znaczy w sensie, czy satelity mają prawidłowy rozkład temperatury, czy nie zmienia się charakterystyka termiczna tych satelitów, czy właśnie nie doszło do jakichś mikrouszkodzeń i tak dalej. Jeśli chodzi o tą linię obserwacji, no to tam faktycznie kluczowa jest optyka, która zapewni jak najlepszą rozdzielczość, jak najlepsze jakości zobrazowania, ale też widzimy trend, który wymaga systemów do optycznej nawigacji, ale także do przetwarzania tych danych na orbicie pod różnym kątem, czy to pod kątem tego, żeby wykryć, gdzie były chmury i nie ma sensu takiego zdjęcia ściągać, czy też gdzie jak można podkręcić pewne rzeczy na zdjęciu, żeby można było ściągnąć już zdjęcie o podwyższonym kontraście. Kto może być naszym klientem? To jest w sumie jedna z najważniejszych rzeczy. Jeśli chodzi o linię MHRED, to tutaj klientami mogą być przede wszystkim firmy związane z administracją publiczną, firmy związane z obronnością i jakby w tym segmencie udaje nam się te instrumenty sprzedawać, zwłaszcza w kontekście obrony narodowej. To mogą być także podmioty związane z rolnictwem, zarówno jeśli chodzi o administrację publiczną, ale także jeśli chodzi o firmy, które przetwarzają dane satelitarne. Także to są tacy kluczowi odbiorcy tych naszych instrumentów. Oczywiście, jeśli chodzi o faktyczne to, w jaki sposób możemy sprzedawać, czyli kto jest naszym dokładnym, bezpośrednim klientem, to będą to zawsze integratorzy też satelitów, tak? Czyli firmy, które zajmują się składaniem docelowego satelity i zajmują się tym, żeby ten satelita składał się z docelowych, kluczowych komponentów. No i takim przykładem świetnym jest właśnie czy to firma Creotech, czy firma na przykład German Orbital System, z którą też robimy misje kosmiczne. Jeśli chodzi o SHS, tutaj nasi kluczowi klienci potencjalni to są oczywiście integratorzy satelitów, ale przede wszystkim wszyscy, którzy wysyłają w ogóle satelity w kosmos. I to mogą być również klienci z kategorii ubezpieczeń, z kategorii inwestorów, którzy chcieliby zobaczyć, czy te satelity, w które inwestują, które ubezpieczają, są prawidłowo zarządzane, czy z nimi się wszystko dzieje dobrze, czy po prostu cele misji demonstracyjne zwłaszcza są spełnione. Jeśli chodzi o nasze produkty w przestrzeni kosmicznej, to tak jak już mówiłem, kilka z nich już wystrzeliliśmy. Jednymi z nich były projekty Dream i Rastracz. To były projekty realizowane przez między innymi Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z polskimi jednostkami naukowymi. I my mieliśmy tą możliwość, żeby dostarczyć do tych instrumentów, znaczy do tych eksperymentów nasze instrumenty obserwacyjne. One za każdym razem spełniły swoje wymagania, zawsze pracowały nominalnie i no, twórcy tych eksperymentów byli zawsze zadowoleni z wyników, jakie udało nam się tam osiągnąć. W latach 2017, 2019 i 20 w zasadzie też realizowaliśmy projekt Scansat. Scansat to był właśnie taki kluczowy, przełomowy dla naszej firmy projekt, który pozwolił na dostarczenie satelity, a właściwie to przede wszystkim instrumentu optycznego, który na pokładzie satelity mógłby działać, być gotowy do pracy w przestrzeni kosmicznej.
Udało nam się w tym projekcie osiągnąć wyniki na poziomie zobrazowań, które dają możliwość zrobienia zdjęcia o rozdzielczości 4 metrów na piksel z odległości 500 km. To jest mniej więcej tak, jakby zrobić zdjęcie główki od szpilki, przepraszam, główki zapałki z odległości 1 km. To jest wysoka rozdzielczość, rzadko spotykana w tej klasie satelitów. Z tego, co widzieliśmy, mało kto, jakby w zasadzie nie znaleźliśmy żadnego instrumentu, który mógłby taką samą rozdzielczość dostarczyć w tak małej objętości. A to się bierze chociażby z tego względu, że my pracujemy na bardzo precyzyjnych układach optycznych, których jeszcze ta konkurencja, o której mówiłem, jeszcze się boi. Boi się ich stosować, ponieważ one mają szereg wad, szereg problemów. Wad oczywiście takich, które jak ja to nazywam wadami inżynierskimi, znaczy w sensie trzeba mieć naprawdę wysokie kompetencje, żeby móc ten instrument ze sobą złożyć, dostosować, przygotować do pracy w kosmosie. Także to jest taki nasz sukces. Satelita miał docelowo zgodnie z założeniami nie lecieć w kosmos, ponieważ to był satelita w postaci modelu inżynierskiego. Wtedy jeszcze NCB nie dawał pieniędzy na to, żeby wysyłać satelity w kosmos, takie czasy też były, i realizowaliśmy projekt do tego stopnia, w którym instrument skończył po prostu jako instrument naziemny, ale my wyniki tego eksperymentu w tej chwili sprzedajemy do różnych innych misji, chociażby do misji dla sektora obronnego. Dwa takie instrumenty, jakie udało nam się opracować w tym projekcie, są sprzedane w tej chwili z sukcesem do projektu Piast, który jest właśnie projektem dla segmentu obronnego. To, co jest takim naszym, takim w tej chwili najbardziej kluczowym kierunkiem, to są satelity, znaczy to są instrumenty do mikrosatelitów, czyli takich o masie do 100 kg. Te instrumenty już mają rozdzielczość pozwalającą na rozróżnienie 1 metra na piksel, więc jest to wysoka już rozdzielczość w tej klasie. Tworzymy w tej chwili w konsorcjum Eagle Eye z Kreotechem, z Centrum Badań Kosmicznych, największy taki teleskop w historii polskiej, no w ogóle w historii polskiego latania w kosmos. Mamy nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli pokazać bardzo fajne zdjęcia z orbity właśnie z wykorzystaniem tego teleskopu. Tak jak też mówiłem, robimy teleskopy do tych misji związanych z obronnością i tutaj jesteśmy w projekcie Piast, który realizujemy dla MON-u poprzez NCBR w programie Szafir. Za 4 lata znajdą się takie 3 satelity na orbicie, z czego w 2 satelitach będą nasze teleskopy. I tutaj bardzo ważne założenie, że my generalnie musimy zrobić te teleskopy w taki sposób, żeby one były nie objęte ITAR-em, czyli były bez obostrzeń eksportowych i bez obostrzeń, które jakby powodowałyby, że nie możemy kupić komponentów do tych satelitów. Przejdę teraz do segmentu naziemnego, ponieważ on też zasługuje na to, żeby opowiedzieć, w jaki sposób zarabiamy pieniądze w tym segmencie naziemnym. Ale zauważą Państwo sami, że jest tu wiele podobnych, powiedzmy, podejść, jeśli chodzi o produkty. To, co jest takim naszym kluczowym elementem, kluczowym produktem, który wdrażamy w liniach produkcyjnych, jest linia rozwiązań o nazwie HyperEye. HyperEye to jest przemysłowe urządzenie klasy przemysłowej do analizy składu chemicznego, ale nie tylko. Tak naprawdę to jest urządzenie, które wdrażamy u większości naszych klientów, chociażby dla branży poligraficznej, które pozwala na kontrolę jakości tego, co się na tej linii produkcyjnej przemieszcza, co się u klienta faktycznie na tej taśmie znajduje. HyperEye jest urządzeniem zminiaturyzowanym, więc ono nie ma takich zaawansowanych funkcji, jak chociażby mają, jak mają te teleskopy satelitarne, czy też urządzenia klasy satelitarnej. To jest urządzenie, które w prosty sposób ma zbierać te dane hiperspektralne, analizować je i wypluwać wynik w postaci tego, czy produkt się nadaje, czy nie nadaje do naszego przetwarzania. To, co możemy wykrywać, to chociażby możemy wykrywać, czy są jakieś szkodniki, patogeny w produkcjach, na produkcji spożywczej, ale też możemy wykrywać, czy na liniach poligraficznych wszystkie produkty są zgodne ze specyfikacją, czyli wszystkie farby zostały nałożone prawidłowo. I to jest naprawdę potężny rynek, który w tej chwili już z sukcesem wchodzimy.
Jeśli chodzi o odbiorców, to widzimy właśnie takie trzy główne obszary. To jest food and pharma, czyli segment spożywczy i farmaceutyczny. To jest także przetwarzanie odpadów, ale branża też chemiczna i materiałowa, tutaj w szczególności właśnie branża poligraficzna, która jest taką podkategorią w tym segmencie. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego ci klienci do nas przychodzą faktycznie i dlaczego łatwo jest ich znaleźć? Dlatego, że jest coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy tą kontrolę jakości mogą prowadzić. Dlatego, że jest coraz więcej wymagań, więcej norm, które są nakładane na producentów i jest rosnąca natomiast czułość klientów na to, żeby produkty były wysokiej jakości. Co oznacza, że musi być wprowadzana dodatkowa kontrola jakości i bardzo często zakłady są postawione pod ścianą, ponieważ jeśli nie wprowadzą dodatkowego właśnie gniazda na linii produkcyjnej do kontroli jakości, to w tym momencie klient nie odbierze od nich zamówienia. Jeśli chodzi o Hyper Eye, no to w tym momencie to jest taki rycerz na białym koniu, który pozwala na wykrywanie chociażby w branży spożywczej ponad 84% szkodników, patogenów, które mogą się znajdować na przykład na pomidorach, na ogórkach, no generalnie na wszystkim, każdej żywności, jaką przetwarzamy i czego nie chcielibyśmy w tej żywności znaleźć na tych swoich produktach. Ja jeszcze pokażę kilka fajnych przykładów, ale generalnie chodzi o to, żeby wykrywać to, czego nie chcielibyśmy spotkać. To jest świetny przykład. Świetny przykład właśnie sortowania, gdzie pozbywamy się elementów, których nie chcemy. Jeśli chodzi o na przykład przetwórstwo spożywcze, to w tym momencie po lewej stronie widzimy świetne zdjęcie na górze, jakby takie zwykłą kamerą RGB. To jest ryż pomieszany z kawałkami plastiku. I wiadomo, że tego nie zobaczymy w kamerze RGB, a przynajmniej na pewno nie wyłapiemy wszystkich elementów i nie będziemy pewni, czy ten plastik został wyłapany. Natomiast jeśli zrobimy takie zdjęcie kamerą hiperspektralną i je przetworzymy na to, żeby wykrywać sygnaturę spektralną plastiku albo wykrywać wszystko, co nie jest sygnaturą spektralną ryżu, to w tym momencie uzyskujemy taki obraz jak poniżej, czyli obraz, taką mapę z tym, gdzie są jakieś problemy i gdzie coś można by wykryć. Co ciekawe, można powiedzieć, że nawet 47% zwrotów z produktów spożywczych i farmaceutycznych to są obecności jakiegoś skażenia właśnie jakimiś rzeczami, których nie chcemy. I z tego, co sprawdziliśmy, ponad 60% właśnie wycofań ogólnych produktów można by wykrywać za pomocą Hyper Eye'a. To jest oczywiście tylko w kontekście branży food and pharma, natomiast myślę, że i widzę to też na własne oczy, że obecność innej substancji po prostu na produkcie jest kluczowa dla po prostu wszystkich firm produkcyjnych na świecie, no bo jakby nikt nie chciałby, żeby na przykład podczas produkcji nawet gazetek reklamowych, takich klientów w tej chwili mamy naprawdę potentatów z dużej branży poligraficznej, to w tym momencie nikt nie chciałby, żeby jakby na gazetce był nadrukowany jakiś inny kolor, inna substancja chemiczna, która po prostu jest nieadekwatna ze specyfikacją produktu. I teraz jeśli chodzi o konkurencję, to co nas wyróżnia, to jest to, że nasze rozwiązania są, po pierwsze, mają małą masę i mały rozmiar, więc łatwo je zaadaptować do dowolnego miejsca w tej branży, na tych liniach produkcyjnych. Mają wbudowane przetwarzanie danych i mają prosty interfejs, więc łatwo można je wdrażać. I tutaj akurat największy rozwój przyznaję, że kładziemy w ogóle na te dwa ostatnie elementy, czyli przetwarzanie danych, zwłaszcza, że wdrażamy w tej chwili algorytmy sztucznej inteligencji do tego, żeby można było te dane przetwarzać jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. No i prosty interfejs, czyli właśnie to, żeby te urządzenia mogły być stosowane przez jeszcze mniej wykwalifikowaną kadrę. Poza tym to, co klienci nam zawsze mówią, to że te rozwiązania dają im przede wszystkim redukcję szyjki butelki, efektu szyjki butelki, który to zawsze im ogranicza i powoduje dużo przestojów na linii produkcyjnej. W gałęzi naziemnej, jeśli chodzi o sprzedaż, to wygląda w ten sposób, że na najbliższe 12 miesięcy mamy zakontraktowane ponad 2 miliony złotych i to są zlecenia zarówno i z branży poligraficznej i z innych tematów. Akurat mamy też dużo zleceń związanych z automotywem,
który w sumie jest niewymieniony tutaj jako taki nasz kluczowy element, ale automotive nie jest naszą grupą docelową, nie jest taką grupą, do której chcemy dotrzeć jeszcze bardziej, ponieważ ten segment przeżywa bardzo dziwne przemiany, których nie do końca wszyscy są w stanie przewidzieć. Chcemy się skupić na tym, co jest znane i wiemy, że będzie się na pewno rozwijało. Jeśli chodzi o kwotę złożonych ofert, to jest powyżej 4 milionów złotych. Kwota potencjalnych leadów, zgodnie z tym, co patrzyłem wczoraj w CRM-ie, to jest ponad 15 milionów złotych. Także jest, jakby to pokazuje skalę tego rynku. Tutaj kawał dobrej roboty właśnie wykonuje nasz, być może wkrótce, członek zarządu, czyli Radek Radosław Charytoniuk, który jest naszym dyrektorem sprzedaży. Krótko o wynikach finansowych, już będę kończył. Jeśli chodzi o prognozę na ten rok, jak to wygląda w naszym przypadku, tutaj oczywiście segment naziemny już opisałem. Jeśli chodzi o segment space, to mamy kwotę zakontraktowaną prawie 4 miliony złotych, kwotę złożonych ofert mamy na ponad 19 milionów złotych, kwotę leadów na 30. Tak na dobrą sprawę tam są takie bardzo jest całkiem sporo leadów, które są związane z tym, żeby dostarczyć instrument do konstelacji, a te instrumenty do konstelacji generują po prostu powtórzenie kilkukrotne jednego produktu, co jest dla nas zawsze dobre, ponieważ zwiększa marżowość, bo nie musimy wymyślać nic na nowo, tylko nie musimy wprowadzić procesu R&D do zlecenia, tylko po prostu sprzedajemy coś, co już jest gotowe. I wygląda to też w ten sposób, że ten rok zamkniemy z zyskiem na poziomie, znaczy ten rok zamkniemy z przychodami na poziomie trzykrotnie przekraczającymi przychodów z poziomu z poprzedniego roku, czyli trzy razy więcej przychodów w tym roku niż w całym poprzednim roku. Stosunek tych przychodów wygląda w taki sposób, że space przegonił industry, bo zazwyczaj było u nas odwrotnie, i w space mamy 60 do 40, jeśli chodzi o stosunek właśnie space do industry. Pierwsze dwa kwartały, tak jak mówiłem, break even na poziomie plus 1,2 miliona złotych. Do tej pory w Skadłej pozyskał ponad 22 miliony złotych w formie equity, bezzwrotnych grantów czy wpływów z zrealizowanych kontraktów. W tym roku mieliśmy jedną rundę inwestycyjną, w której pozyskaliśmy prawie 4,5 miliona złotych. Koszty operacyjne, marża po kosztach zewnętrznych to jest 30-50%, tak jak mówiłem, są to produkty wysokomarżowe. Jeśli chodzi o koszty operacyjne segmentów są takie, jak tutaj, jak to wygląda. Tutaj warto tylko też dodać, że jeśli chodzi o przychody z segmentu naziemnego, no to one generują dodatnią marżę, natomiast jeśli połączymy to z procesem R&D, który w segmencie kosmicznym realizujemy, który jest oczywiście kosztochłonny, no to w tym momencie mamy oczywiście wyniki, które trochę to obciążają ten wynik, który jest z segmentu naziemnego, natomiast na razie zdecydowaliśmy się, wszystko robimy jeszcze cały czas pod jedną spółką, ponieważ właśnie to ta współpraca tych dwóch segmentów i tych dwóch zespołów daje nam najlepsze wyniki. Wartość budowana firmy wygląda tak jak na tym wykresie, znaczy to są takie kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce w historii i które przyczyniły się do wzrostu wartości spółki, dochodząc do poziomu 25-27 milionów złotych w tej chwili, natomiast ta wycena po prostu cały czas rośnie z tego, co też widzimy i obserwujemy. Jeśli chodzi o strukturę udziałową, nie będę się nad nią rozwodził, wygląda tak jak na tutaj załączonym obrazku. I tutaj chciałbym tylko dodać jedną rzecz, że w naszych najbliższych planach jest misja demonstracyjna, którą przewidujemy na lipiec 2022 roku. I ona będzie realizowana na pokładzie rakiety Falcon 9 z firmą SpaceX, która to właśnie zapewni nam wyniesienie na orbitę, dostarczenie naszego satelity, który realizujemy razem z German Orbital Systems, w którym są dwa nasze instrumenty. Instrumenty, które będą testowały zarówno teleskop, jak i nasze teleskopy, łącznie z naszą elektroniką akwizycji obrazu,
i przetwarzaniem, jak i również moduł autodiagnostyczny, czyli urządzenie do diagnozowania, czy satelit, to wszystko się dzieje dobrze. Oba te eksperymenty mocno przesuną zdolności, znaczy w sumie technologię jakby naszego kraju, bo tak na dobrą sprawę do tej pory nikomu nie udało się zrobić ani dobrego, ostrego zdjęcia z kosmosu, jeśli chodzi o polskie firmy, ani nie udało się dokonać dobrego zobrazowania satelity samego w sobie, tak żeby można było wykonać jakieś dane autodiagnostyczne na ten temat. Oczywiście to nie jest pierwszy satelita w historii Polski, wiemy, że tych satelitów już trochę było, natomiast tutaj liczymy, że nasze technologie mocno przesuną to, co do tej pory Polska chciała osiągnąć w przestrzeni kosmicznej. Zapraszam na premierę misji. Ona będzie miała miejsce 10 grudnia. Można się zapisać na nasze wydarzenie. Najlepiej się zapisać, ponieważ z uwagi na pandemię mamy ograniczoną liczbę fizycznych miejsc na tej konferencji. Nie będzie transmitowana, natomiast można na miejscu faktycznie nas odwiedzić, bo to będzie w naszej siedzibie. Będzie do tego też taki element w postaci wystrzelenia misji stratosferycznej, żeby zademonstrować, jak też wygląda nasze testowanie składników kosmicznych. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o mnie. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że podsumowując, jako jedyni w Polsce i jedną z kilkunastu firm na świecie jesteśmy, która tworzy rozwiązania hiperspektralne dla Ziemi i dla kosmosu. Wdrażamy również rozwiązania naziemne i quality control w zakładach przemysłowych. No i oczywiście przed nami perspektywa zwielokrotnienia tego biznesu, co też pokazują liczby, pokazują nasz pipeline, nasz backlog. Więc tym bardziej zapraszam do współpracy z nami i jesteśmy oczywiście tutaj zawsze do dyspozycji w tematach współpracy. Dzięki, Jędrzej, za prezentację. Zapraszamy wszystkich do zadawania pytań poprzez czat. Pierwsze pytania się już pojawiają. W tej chwili widzicie Państwo trzy pytania, które dotyczą segmentu naziemnego spółki. W jaki sposób spółka widzi skalowanie sprzedaży produktów naziemnych? Ile czasu trwa wdrożenie rozwiązania w przemyśle od momentu lida i jaka jest oczekiwana procentowa konwersja lidów na generowane przychody? Jasne. Więc tak, te dwa ostatnie pytania to sobie odpowiem na w zasadzie liczbach, które sobie zaraz wyklikam u siebie w naszym CRM-ie. Natomiast jeśli chodzi o sposób skalowania sprzedaży produktów naziemnych, no to jest bardzo prosty. My w tej chwili odrobiliśmy bardzo dobre zadanie domowe w postaci zdiagnozowania, jaka jest dokładnie sylwetka naszego klienta, czego nasi klienci potrzebują, ale co ważniejsze, która grupa kliencka wygląda na to, że będzie najbardziej dobra do zaatakowania, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o rozwiązania prosto spółki. I tutaj okazuje się, że właśnie w branży poligraficznej, dlatego ja o niej tak dużo mówię, jest dużo powtarzalnych rozwiązań. Tam jest w zasadzie bardzo wszystko podobne i w tej branży poligraficznej moglibyśmy zdziałać bardzo dużo. Przeskalowanie tych sprzedaży, tutaj widzimy przez to, że dopracowujemy kilka produktów, Hyper akurat jest całym systemem. To jest taki cały system, cały produkt, który pozwala na wiele różnych zastosowań, natomiast zawsze trzeba go trochę dostosować pod klienta. I gdybyśmy go dostosowali, i to w tej chwili robimy, do branży na przykład właśnie poligraficznej i zaatakowali tylko ten segment, w tym momencie skalowanie sprzedaży będzie mogło być nawet w postaci sprzedaży wysyłkowej tych naszych rozwiązań. Po prostu ktoś wstawia to rozwiązanie u siebie na linię produkcyjną. Zresztą widzimy, że w tej chwili zgodnie z takimi trendami Industry 4.0 ten segment jakby jest taki, znaczy w sensie w przemyśle w tej chwili bardzo są oczekiwane rozwiązania, które zakładają jakby takie gniazda właśnie pomiarowe, czyli mamy linię produkcyjną, która jest, jakoś tam wygląda, natomiast dostawienie elementu kontrolno-pomiarowego odbywa się poprzez po prostu dostawienie go do tej taśmy produkcyjnej, podłączenie dwóch kabli, ewentualnie całej komunikacji opartej na czymś bezprzewodowym.
i w tym momencie nie trzeba ani automatyka, ani speca od integracji, ani kogoś z utrzymania ruchu o wysokich kwalifikacjach, żeby mógł to rozwiązanie wdrożyć. Więc my dążymy do rozwiązań po prostu inteligentnych, które też będą w tej naszej sprzedaży bazowały na powtarzalnych potrzebach z tego segmentu. Jeśli chodzi o czas wdrożenia w przemyśle, to ja teraz popatrzę z tego, co widzę z ostatniego roku, to w naszych leadach, które wdrażaliśmy, to można powiedzieć, że jest 7 miesięcy czasu na wdrożenie. Dlaczego tak dużo? Z tego względu, że mamy dwa duże projekty, które trwają ponad rok. To są projekty właśnie dla poligrafii, ale drugi projekt był również dla branży meblarskiej. To jest wyjątkowo ciekawy temat, bo w branży meblarskiej też zrobiliśmy kilka rozwiązań, które wykorzystują wiele różnych kamer i te rozwiązania faktycznie wdrażaliśmy bardzo długo. Natomiast tak z grubsza dążymy do tego, żeby 4 miesiące trwało wdrożenie. Oczywiście jeśli mówimy o produktach skalowalnych, to tak na dobrą sprawę to będzie czas dostawy komponentu i konfiguracja, więc mniej niż miesiąc. Jeśli chodzi o czas trwania, i jeszcze pytanie o oczekiwany procent konwersji leadów na przechody. W tej chwili mamy bardzo wysoki poziom konwersji, również to akurat teraz nie będę patrzył, ale z tego co widziałem kilka dni temu, bo też na ten temat robiliśmy spotkanie wewnętrzne, to nasz poziom konwersji wynosi ponad 8%. Czyli w zasadzie 8% leadów, które przychodzą do nas, jest konwertowane na przychody, co też w sumie ma odzwierciedlenie jakby w przychodach. Tak? No i pytanie, czy będziemy traktować to ilościowo, czy pieniężnie, to jest osobny temat, ale tak to wygląda, na takim poziomie to mniej więcej jest. Okej, dziękuję. Przejdźmy teraz do pytań dotyczących segmentu kosmicznego. Pierwsze pytanie, w jakim zakresie produkty Państwa, firmy i Kreotechu się zazębiają, czy to Wasza konkurencja, czy potencjalny partner? Tak, więc z Kreotechem w zasadzie od kiedy prowadzimy rozmowy biznesowe, czyli to jest jakiś 2017 rok, to w tym momencie od razu wiedzieliśmy, że nie jesteśmy na siebie żadną konkurencją, ponieważ my ani nie mamy ambicji na bycie integratorem, mam na myśli integratora misji satelitarnych, ani oni nie mają apetytu na to, żeby tworzyć instrumenty optyczne, ponieważ jakby oczywiście Kreotech ma doświadczenie w tworzeniu elektroniki, która może być składową instrumentów, ale to jest do bardziej takich zaawansowanych misji kosmicznych, w których jest wielu partnerów, ktoś określa specyfikacje, najczęściej jest to jakaś agencja kosmiczna, potem trzeba dowieść poszczególne składniki. Jeśli chodzi o obserwację Ziemi, to jest zabawa z optyką, zabawa z radiometrią, czyli z tym, żeby określić, w jaki sposób można obrazować tą naszą planetę. Kreotech w tym temacie nie chce działać, przynajmniej tak to też potwierdzamy na wielu różnych spotkaniach biznesowych. Więc ja bym powiedział, że jest bardzo dobre zazębienie. Takie do tego stopnia, że myślę, że mamy przykłady płynące ze świata, kiedy integratorzy misji satelitarnych kupują całe licencje i prawo do wyłączności. Ja nie twierdzę, że takie coś tutaj u nas nastąpi, natomiast faktycznie takie rzeczy się zdarzały na całym świecie i to jest jeden z takich świetnych przykładów takiej współpracy. Kolejne pytanie. Co Wam da zdobycie Space Heritage? Tak, Space Heritage to jest taki kluczowy element. Mogę to w zasadzie opisać na prostym przykładzie. No, wiele razy udało nam się rozmawiać z firmami, które tak jak Kreotech tworzą własne rozwiązania, chcą je przedstawiać przed swoimi większymi klientami na całym świecie. I jeden pojawia się problem kluczowy. Skąd pozyskać instrument obserwacyjny, który mamy pewność, że zadziała? No najlepiej od kogoś, to już taki instrument wysłał w kosmos. I bardzo rzadko zdarza się, że ktoś chce płacić za ten instrument, za development tego instrumentu i jakby płacić za ten instrument, jeśli nie ma pewności, że on zadziałał. I to jest takie samo zamykające się koło. Ciężko jest sprzedać coś,
co nie poleciało w kosmos, a nie poleci to w kosmos, póki tego nie sprzedamy. Więc jakby zdobycie Flight Heritage w wielu firmach na całym świecie odbywa się w ten sposób, że się wysyła tą misję demonstracyjną, która ostatecznie potwierdza zgodność tych komponentów. I to też nie jest tak, że to musi być dokładnie taki sam instrument, tylko to musi być pokaz technologii. To musi być pokaz tego urządzenia wyprodukowanego przez tą firmę na tych podobnych jakby założeniach konstrukcyjnych, know-how i udowodnienie, że to działa. Więc tego oczekujemy po naszej misji demonstracyjnej właśnie, że ten Flight Heritage uda się pozyskać. Oczywiście to musi być też Flight Heritage z sukcesem, tak? Czyli to musi zadziałać. Więc na to też zwracamy mocną uwagę. Ja mogę podać na prostym przykładzie, na chociażby ostatnim kongresie astronautycznym IAC w Dubaju, czy też na Space Tech Expo w Bremie, gdzie w zasadzie wszyscy pytali, kiedy lecimy. Lecimy w lipcu. Okej, no to w takim razie myślę, że w połowie, po przyszłym roku możemy rozmawiać o tym instrumencie w naszej platformie. I oczywiście mamy klientów, którzy chcą kupić instrumenty wcześniej, ale to są instrumenty, które właśnie najczęściej były stosowane albo są stosowane w misjach typu Eagle Eye, czyli jakby ktoś inny płaci za proces R&D, a nie ten klient. Ja oczywiście zawsze lubię, gdy klient płaci za R&D, ale nie zawsze da się to zrobić po prostu. Tutaj zostało nam jeszcze kilka minut, to przejdźmy teraz do takich bardziej ogólnych pytań. Pierwsze, jaka jest geneza firmy, kto i kiedy zaczął pracę nad produktami? To jest takie zawsze w sumie fajne pytanie. Lubię takie pytania, ale to jest, znaczy można by tu rozmawiać godzinami o tym, jak to się zaczęło. Natomiast w skrócie, jesteśmy grupą inżynierów, takich z krwi i kości, którzy skończyli studia inżynierskie. Nie wiem, czy teraz mówię to jakby na własną korzyść, czy jednak w drugą stronę, bo różnie inżynierowie zarządzają projektami. Natomiast bardzo ciężko nam było znaleźć takie zakłady, takie firmy, takie miejsca na świecie, w których rozwijany byłby produkt w kierunku właśnie bardzo nowoczesnych technologii i zwłaszcza w kierunku technologii kosmicznych. Takich miejsc w Polsce po prostu nie ma. Część z nas zrobiła staże za granicą, część z nas pracowała w przemyśle wiele lat i stwierdziliśmy, że faktycznie robi się koniunktura i robi się miejsce na to, żeby te rzeczy oferować, znaczy pewne rzeczy, rozwiązania dla naszych pracodawców, klientów naszych pracodawców dostarczać i tworzyć na własną rękę. W zasadzie w 2013 roku ja otworzyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, która świadczyła usługi dla instytutów naukowych z Niemiec. To były instytuty związane z fotoniką, z laserami, czyli w zasadzie w sumie z tym, co robimy do tej pory. I tak to wygląda ta geneza w zasadzie od 2013 roku, w jaki sposób tworzymy know-how, który do tej firmy w tej chwili, no w tej chwili zarabia w tej firmie, także tak to wygląda. To kolejne pytanie a propos know-how, czy firma ma ochronę prawną na swoje rozwiązanie? Na część rozwiązań jak najbardziej. Tutaj jest trochę taka sprawa, że my nie chcemy za dużo robić patentów, bo patenty niestety w naszej opinii trochę tracą na wartości w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza, że istnieją kraje, które bardzo chętnie komercjalizują pewne rozwiązania i w tych krajach te ograniczenia patentowe nie obowiązują. Tym bardziej chronimy wzorów przemysłowych, chronimy oczywiście poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast prawna ochrona na nasze rozwiązania głównie zawiera się w licencjach, w licencjonowaniu rozwiązań. W tej tajemnicy, w zastrzeganiu pewnych rzeczy i tak to w zasadzie wygląda. Okej, to ostatnie pytanie na koniec, ponieważ nam się już czas kończy. Jakie są wasze przewagi konkurencyjne, na ile to, co produkujecie, to hardware, a na ile software? Tak, to jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o to, czy to jest hardware, czy software, zacznę od końca, no to jak to się często mówi, że najtrudniejszy w projektach hardware'owych jest software.
I tak to trochę wygląda też w naszym przypadku, znaczy klient nasz oczekuje rozwiązania hardware'owego, które postawi u siebie w fabryce, czy też poleci w kosmos, natomiast tymi rozwiązaniami zawsze musi sterować jakiś software, jakaś elektronika, która ma też brany software. I to nie ma co ukrywać, że na ten software kładziemy bardzo duży nacisk, jeśli chodzi o nasz dział R&D i nasz rozwój zespołu. W tej chwili to, co tak na dobrą sprawę największą wartością dodaną jest, której nie ma konkurencja, jeśli chodzi o rozwiązania przemysłowe, to jest przede wszystkim software. Także tak to wygląda w segmencie naziemnym. Jeśli chodzi o kosmos, to tutaj ten hardware jednak jest bardzo kluczowy. Znaczy rozwiązania, bardziej kładziony nacisk jest na to, żeby znaleźć takie rozwiązania i takie modele optyczne i optomechaniczne, które poradzą sobie w warunkach kosmicznych, a to oznacza serię wielu testów, wielu badań i wielu opracowań. I potem ta opracowana wiedza dopiero stosowana jest w projektowaniu kolejnego instrumentu. Także tam zdecydowanie, jeśli chodzi o kosmos, to jest to hardware. Jeśli chodzi o nasze przewagi konkurencyjne, no to one są, można powiedzieć, na takie technologiczne, które nie chciałbym tutaj zanudzać za bardzo, ale no to są rzeczy związane z tym, że my robimy instrumenty optyczne, które są wyjątkowo trudne do pracy w kosmosie. Znaczy wymagają precyzyjnej mechaniki, precyzyjnego zestawienia ze sobą tych komponentów i wymagają bardzo dobrego fachu w integracji i w integracji razem z satelitą. Także one są trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o ich zdolność do pracy na orbicie, to tam faktycznie też jest to takie, jest to rozwiązanie, które wymaga po prostu doświadczenia w przeszłości. Także takie są przewagi, jeśli chodzi o technologię. Jeśli chodzi o nasze przewagi takie ogólne jako firma, to mogę powiedzieć, że to łączenie dwóch dziedzin, czyli segmentu kosmicznego i naziemnego, to jest przewaga sama w sobie, ponieważ w przemyśle naziemnym jesteśmy w stanie wprowadzić technologie, których nasza konkurencja naziemna nie widziała albo w ogóle nie zna. A jeśli chodzi o przemysł kosmiczny, to my mamy dosyć dobre zasoby inżynierskie i mamy przede wszystkim wsparcie przychodowe w segmencie naziemnym, które zawsze pozwala dofinansować, dokapitalizować po prostu proces R&D kosmiczny. No i tak w zasadzie to zrozumienie się tych dwóch dziedzin w połączeniu z tym, że na końcu trzeba faktycznie dostarczać bardzo kosztowny proces R&D, powoduje to naszą największą, generuje to naszą największą przewagę. Okej, wyczerpaliśmy limit czasu, także dziękuję bardzo Jędrzej za ciekawą prezentację, dziękuję wszystkim uczestnikom za bardzo dobre pytania. Jeśli jakieś pytania jeszcze nie zostały odpowiedziane, jeśli się jakieś pojawią już po tym spotkaniu, to oczywiście zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Można się kontaktować przez nas, przez CC Group, można na pewno bezpośrednio ze spółką i na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Także dziękuję bardzo za spotkanie. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.